Mszą polową i złożeniem kwiatów uczczono Święto Niepodległości w miejscu dla gminy Szczerców niezwykłym. To właśnie w tych lasach, przy drodze wojewódzkiej 483 Szczerców-Łask, w okolicy miejscowości Lubiec, w 1941 roku gestapo rozstrzelało grupę cywilów. To miejsce pamięci narodowej, w którym przy okazji każdych uroczystości państwowych mieszkańcy gminy oddają hołd tym bestialsko pomordowanym. W obchodach 94. rocznicy odzyskania niepodległości uczestniczyły delegacje władz gminnych, kombatantów, jednostek OSP i stowarzyszeń. Modlitwa, miejsce, gdzie spoczywają polegli, ci, którzy zginęli w obronie ojczyzny, to wszystko momenty, kiedy można mocno krzyczeć, prawda, i wołać, by wszyscy usłyszeli, może obudzili się i myśleli o ojczyźnie, troszcząc się o nią na dzisiaj. Ta wolność została zapracowana ciężko i tym bardziej zapominać o tym nie można, zwłaszcza kiedy zdarza nam się zapominać, to jednak przypominać trzeba i takie okoliczności, taki moment, dzień dzisiejszy jest odpowiednim, żeby zawołać o tę pamięć, przywołać ją. Po nabożeństwie koncelebrowanym przez proboszczów parafii Spażna i Stróży, przedstawiciele władz na czele z wójtem Grzegorzem Kmitą, lokalnych stowarzyszeń, jednostek OSP, uczniowie szkoły podstawowej w Lubcu złożyli na grobie ofiar wiązanki kwiatów. Niedzielne obchody miały uroczysty wymiar z jeszcze jednego powodu. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Magdalenowa, gospodarze i organizatorzy uroczystości, została uhonorowana medalem 30-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. To właśnie Bernard Zboiński wnioskował o przyznanie jednostce wyróżnienia. Tym samym emerytowany wojskowy chciał wyrazić swoją wdzięczność za pomoc w pracach rekonstrukcyjnych prowadzonych przy okopach i schronach bojowych rozlokowanych w gminie Szczerców. Udało nam się zrekonstruować 25 metrów tych okopów i przywrócić im taki obraz, jaki miały one w 1939 roku. Jest to mały odcinek, ale to są trzy stanowiska strzeleckie i cały ten ciąg okopów. Również udało nam się odkopać, wyczyścić te stare, zawalone okopy, wyczyścić te wszystkie z tych chwastów różnego zarośli i teraz widać całą tą linię obrony, bo dotychczas nie mogliśmy znaleźć, bo to wszystko zarosło. Stanisław Wiedeński, wiceprezes OSP, który odznaczenie odbierał, skromnie podkreślał, że taka działalność to sprawa zupełnie naturalna i żadnego z podległych modruchów nie trzeba było specjalnie namawiać do uczestnictwa w pracach. My jako społecznicy OSP Magdalenów, druhowie, staramy się panu pułkownikowi Zboińskiemu pomóc, bo on tutaj głównie chce tym założycielem, takim bodźcem był do dotrzymania tej historii, żeby ludziom przypomnąć, bo my w swojej książce na 40-leciu ujęliśmy wszystko, tą historię naszych okolic i tam pięknie jest to opisane. I dlatego no dumni jesteśmy, że akurat na naszym terenie tutaj nasi dziadkowie walczyli o naszą wolność, bo gdyby nie oni, może by nas tu nie było. Teraz pieczę nad obiektami wojskowymi będzie sprawowała młodzież ze szczercowskich szkół.